Druga fala pandemii SARS-CoV-2 spowodowała, że rządowe obostrzenia i wytyczne wróciły. Taki stan rzeczy sprawił pewne trudności przedsiębiorcom. Wiązało się to m.in. ze zmianami godzin otwarcia lokali, a nawet przeorganizowaniem całej pracy. Jednak sytuacja wydaje się być w jakimś stopniu spokojniejsza niż jak to było w marcu, również w Łomży. Mimo pandemii dajemy radę, mamy swoich klientów, klienci są zadowoleni. Kochają nas, przychodzą do nas. Pracujemy w godzinach od 6 do 18, więc i cały czas mamy po prostu ludzi, mamy klientów. No na samym początku to wiadomo się i zamykało. No teraz akurat no przychodzą i stary klienci, nowi klienci, no jakoś się kręci. Mamy czynne troszeczkę krócej, bo od 9 do 15.30, w sobotę od 10 do 13. Najważniejsze, że dużo osób wraca do mnie ze starego jeszcze punktu, gdzie było te 39 lat. Teraz akurat dużo młodych ludzi przychodzi z dziadkowymi zegarkami, bo to jest teraz design, żeby mieć nakręcany zegarek od dziadka. Także się robi te z powrotem naręczne zegarki. No oczywiście ścienne, wszystkie nakręcane, no kwarcowe, tak jak zawsze. Baterie się wymienia, zmienia się paseczki, dopasowuje bransolety. Także zapraszam bardzo serdecznie. Na początku było bardzo ciężko, teraz troszeczkę lepiej. Wspomagają nas stali klienci. Mamy wydania tylko na wynos i na dowóz. No, mam nadzieję, że damy sobie radę, zanim to wszystko minie. Radzimy sobie. Uważam, że nie ma jakiejś tam tragedii, tak? Przychodzą klienci, wspomagają nas, przychodzą lokalni, tak? Sklepikarze. Mamy dowozy, więc dowozimy także. Można zamówić przez stronę pyszne.pl. Zaczęliśmy we wrześniu tamtego roku, więc było fajnie. Kręciło nam się. No teraz troszeczkę cierpimy, ale... No ale wspieramy się jakoś tak lokalnie tutaj na tej ulicy, więc uważam, że będzie wiosna i będzie dobrze. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku od 11 do 18, w sobotę od 12 do 18, niedzielę mamy w tym momencie okresie tym zimowym nieczynne. Na początku, gdy powstała pandemia, było dużo trudniej z tego względu, że klienci byli wystraszeni tak jak i my, lecz z czasem troszkę lepiej. Mamy stałych klientów, także nas wspomagają okoliczni przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki, tak? Także to jest dla nas duża pomoc. Jestem optymistyczna, bardzo jestem nastawiona optymistycznie, mimo że jest ciężej, tak? Jesteśmy tutaj codziennie, skróciliśmy trochę godziny pracy, tak? Mamy skrócone też trochę menu, ze względu na to, żeby składniki, wiadomo, były wszystkie świeże i dobrej jakości. Jednak czekamy na decyzję rządu i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli spotykać się z klientami w lokalu. Właściwie pracujemy normalnie, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przy spotkaniach z klientami, maseczki czy środki dezynfekujące, jakaś odległość, natomiast jakby cały proces pracy przebiega zupełnie normalnie. Stałych klientów mamy, klienci nas polecają dalej i w taki sposób cały czas działamy, właściwie bez zmiany. Rynek nieruchomości jest mniej wrażliwy na tego typu zachwiania, kryzysy gospodarcze. Nie jest łatwo, tak jak każdemu, ale radzimy sobie, staramy się też wychodzić naprzeciw danym obostrzeniom, tak? Staramy się robić jakieś prezentacje online, żeby tego klienta również jak najmniej narazić na kontakt z ewentualnym wirusem i jakoś ta sprzedaż idzie, tak? Bo też jakieś tam akty notarialne robimy, wynajmujemy, sprzedajemy. Nie jest łatwo, bo zdolności kredytowe bardzo spadły. Jeżeli chodzi o tutaj region Łomży, ostatnimi czasy bardzo ceny wzrosły, tak? Nie wiemy, czym to jest spowodowane, może tym, że po prostu ludzie chcą sprzedać, żeby mieć jakoś tam większą gotówkę, żeby jakoś wesprzeć swój własny budżet, ale mimo tych też wyższych trochę cen na regionie łomżyńskim też jakoś dajemy radę i sprzedajemy w tych cenach.
W tej chwili jest sytuacja bardzo trudna. Jedynie co był sezon w zeszłym roku, tak w letni, to coś tam się działo, ale praktycznie od października już jest bardzo źle. Tak? Od kiedy zostały zamknięte szkoły, od kiedy firmy poszły na zdalne, po kolei ucinało się o 15-20-30% ruch praktycznie z tygodnia na tydzień, więc sytuacja jest naprawdę bardzo kiepska. My zaczęliśmy osobiście, nie zwalnialiśmy personelu, ale ucinaliśmy po prostu godziny po to, żeby w jakiś sposób móc utrzymać siebie, chociaż na minimalnej stopie. Mamy duży personel na utrzymaniu. Koszty są jednak drogie, bo są to wszelkie rachunki, czynsze i dochodzi w tej chwili przez pandemię, że jest to wynos. Dochodzą dużo większe koszty opakowań, dochodzą koszty utrzymania samochodów, bo trzeba było dobrać samochód, trzeba było dobrać kierowcę, żeby móc minimalnie się utrzymać. Człowiek przyciąga to, o czym myśli, więc jak najbardziej optymizm wskazany. Myśleć dobrze, będzie dobrze, myśleć źle, będzie źle. Ciężko jest, wiadomo, jest mniej godzin, bo godziny są inaczej zupełnie otwarte niż wcześniej. Mniejszy ruch jest, mimo że mamy wynosy i dowozy, to i tak jest ciężko, bo jest ich wiadomo mniej. Nie ma klientów na miejscu, także i tak ruch spadł. Staramy się jak możemy, wiadomo, mamy tych stałych klientów, którzy nas trochę ratują, ale to i tak nie jest wszystko. To otwarte mamy od 10 do 22 tak naprawdę. W niedzielę mamy od 12 do 21, a w sobotę mamy od 11 do 22. Początkowo było bardzo ciężko. W tej chwili ludzie już troszeczkę się chyba przyzwyczaili do tej sytuacji. Nasi pracownicy wszyscy pracują, ci, którzy pracowali przed pandemią. Staramy się utrzymać miejsca pracy. Przygotowujemy dania na wynos i nasi goście, którzy wspierali nas kiedyś, starają się wspierać nas na dzień dzisiejszy. Jestem twardą kobietą, pracującą w biznesie, można powiedzieć, od swoich początkowych lat. Uważam, że nie można dać po prostu załamać. Tu musimy wszyscy wspólnie jakoś wspierać się, myśleć pozytywnie, bo jedynie w ten sposób możemy ten ciężki czas przetrwać. Póki co nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa obecna sytuacja. Mimo wszystko łomżyńscy przedsiębiorcy nadal są pełni nadziei, iż niebawem ich lokale znowu zapełnią się klientami.